Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mapeczki. Tym razem mapa Horror, Noc w lesie, autorstwa Lewy Gaming. Jest ona na wersji 1.12.2 i myślę, że będziemy się tutaj fajnie bawić i też się trochę przestraszymy przez to, że to jest właśnie mapa Horror. Więc już teraz możecie zostawić łapki w górę, a ja już wam tutaj nie przynudzam. I zapraszam do oglądania. No jak widać, Jurajski tutaj nie kłamie. Mapa autorstwa Lwy Gaming. I w ogóle o co tu chodzi? Bo to jest niby mapa na 1.12.2. Ja to sobie wgrałem jednak teksturki na, żeby wyglądało Minecraft, żeby Minecraft wyglądał po prostu jak po aktualizacji tekstur od Jappy, więc wygląda to lepiej. I shadery włączyłem tu nie wiem jak. Na wersji 1.12.2 włączyłem shadery z wersji 1.19.4, ale dobra, mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie zepsuje, nic nie wybuchnie. Fabuła. Wraz ze swoim przyjacielem Arturem postanowiłeś spędzić noc w domku letniskowym, umieszczonym w środku lasu, z dala od cywilizacji. Wszystko układa się po twojej myśli, lecz po jakimś czasie dowiadujesz się strasznej prawdy o tym miejscu. Okej. Ustawienia. Tu już oczywiście wszystko ustawiłem, ale macie tutaj do wiadomości dla siebie. I teraz tak. Gdzie tu jest start? Tu jest. Nie. Fabuła. Ustawienia. Fabuła. Tu jest start. Dobra. Ktoś dzwoni. Pewnie to Artur. Odbierz połączenie. Halo? No siema, brachu. Kiedy będziesz na miejscu? Właściwie to już jestem. No to świetnie, bo akurat otwieram piwo na powitanie. Ej. Poczekaj, bo słyszę jakiś odgłos. Pójdę to sprawdzić. Może lepiej poczekaj na mnie i razem to sprawdzimy. Halo? Słyszysz mnie? No tak, bateria w telefonie padła. No cóż, i tak zaraz będę na miejscu. Okej, a więc tak się to zaczyna wszystko. Pójdziemy sobie w tamtą stronę, bo chyba tam trzeba iść i w ogóle dziwne poruszanie jest na 1.12.2. Patrzcie, na przykład tutaj kucanie jest takie dziwne. Tak, aż tak bardzo się kamera nie obniża jak na nowszych wersjach. Ale na szczęście teksturki nowe wgrane, więc nie powinno być aż tak źle. O, tu już jakiś domek widzę. No i to chyba jest ten domek letniskowy. I tu chyba ten kolega był. Dom małżeństwa Betty and Henry Miller. Aha, dobra. Halo? Ciekawe, gdzie jest Artur. Powinienem na początku przeszukać parter, później pójść na strych, a na końcu zajrzeć do piwnicy. Dobra, to przeszukujemy parter. O, notatka 02. Znaczy, 3 lipca 2019. Ten domek miał coś w sobie, co spodobało mi się od razu, gdy go ujrzałem. Był niesamowity. Wraz z Henrym postanowiliśmy zamieszkać w nim bez zbędnej dyskusji i spędzić w tym miejscu całe nasze życie do końca naszych dni. Ostatnie słowa mogą być kluczowe. Do końca naszych dni. Dobra, co tu mamy? Notatka trzecia. Może ja tą pierwszą najpierw znajdę. To będzie tutaj chyba najlepsze rozwiązanie. Tu jest pierwsza, tak? Tak, jest pierwsza. 3 lipca 2019. Dzisiaj wraz z Henrym wzięliśmy ślub. Urządzaliśmy skromne przyjęcie i wraz z przyjściem nocy Henry zabrał mnie w tajemnicze miejsce, które zbudował dla niego jego ojciec. Gdy dojechaliśmy, Henry zaprowadził mnie do pięknego domu, znajdującego się w samym środku lasu. Aha, a tutaj, że już się ten spodobał tak bardzo. Dobra, no to notatka trzecia. 10 lipca 2019. Dzisiaj mija tydzień, odkąd z Henrym jesteśmy małżeństwem i mieszkamy w tym domu. Bez dwóch zdań jest to najlepszy tydzień mojego życia i chciałabym, aby tak jak jest teraz, było już zawsze. Dobra. Coś czuję, że to może być straszna. Co do jasnej cholery to było? Jestem pewny, że widziałem jakąś osobę za oknem. Kurde, ale... Wystraszyłem się, wam powiem. Tak naprawdę. Jeszcze te odgłosy tutaj. Dobra. Akurat jak mówiłem, że to może być straszne. Halo, jest tu ktoś. Dobra, to może być straszne akurat. 16 lipca 2019. Od kilku dni nie powiedzieliśmy do siebie ani jednego słowa.
Henry ciągle wychodzi na całe dnie do swojej szopy, która znajduje się za domem i wpadł w uzależnienie od alkoholu. Ilość pustych butelek po piwach, które wypił w przeciągu tych dni, robi wrażenie. No to źle. Notatka czwarta, aha, czyli jeszcze ta była. Dobra. 13 lipca 2019. 10 dni po naszym ślubie wszystko zaczęło się sypać. Przez jedną wiadomość, która wszystko zmieniła. Nasz przyjaciel poinformował nas o wypadku samochodowym, w którym zginęli nasi rodzice, znaczy w którym zginęli rodzice mojego męża. Henry nie mógł tego znieść, zaczął rzucać talerzami, wybił okno oraz zaczął mnie obrażać i obwiniać za ten wypadek. No to się robi tutaj grubo. Ja może tutaj odłożę już te książeczki. I zacznę. Zacznę już tutaj uważać. Aż się wystraszę znowu. Dobra, następny miał być strych, tak? Tam coś wyskoczy, na pewno. Musi coś wyskoczyć. Jak tam przejść? Chyba dawno nikt nie sprzątał. Dobra, ściszę sobie słuchawki trochę, bo się wystraszę. Dobra. Tam jest skrzynia. Notatka szósta. Dobra, czytamy. 19 lipca 2019. Dzisiaj, gdy chciałam z nim porozmawiać, odszedł ode mnie bez słowa, a ja postanowiłam nie odpuszczać i gdy stał na schodach, złapałam go za rękę. Henry spojrzał na mnie wzrokiem, jakbym to ja zabiła mu rodziców i po chwili popchnął mnie, przez co spadłam wprost na sam dół schodów. Dobra, robi się tutaj coraz dziwniej. Tutaj za tym oknem musi coś być, nie? A jednak nie, dobra. Notatka siódma. 20 lipca 2019. Zaczynam się go bać. Przez ten upadek mam mocno obitą rękę oraz plecy. Nie wiem, co mam zrobić i nie chcę już być z tym człowiekiem. W dodatku, gdy dzisiaj popatrzyłam przez okno, zobaczyłam, jak Henry się okalecza. No to robi się grubo. O, już myślałem, że zobaczyła za oknem tą dziwną postać. To by dopiero była akcja. Ale na szczęście nie. Dobra. Chodźmy dalej. W piwnicy musi być coś. W piwnicy musi być coś złego. O, jest nawet płytka. Tutaj będzie. Szkło się potrzaskało. Czy ktoś tutaj jest? Kurczę. Robi się niefajnie. Mam nadzieję, że jakąś fajną, taką straszną muzykę wam tu puściłem w tle. O kurczę. Te shadery to nie był chyba zbyt dobry pomysł. Ta cała Betty miała nieźle przesrane z tym Henrym. A co jeśli to właśnie jego widziałem za oknem? No właśnie. Notatka dziewiąta. Czyli jeszcze musiałem tam iść po drodze, dobra. No to wracamy. Tutaj. I tu pewnie będzie ta postać znowu. Musi być. A jednak nie ma. Jeszcze. Notatka ósma, dobra. 21 lipca 2019. Dzisiaj z rana postanowiłam spojrzeć na jego okaleczoną twarz i powiedziałam mu, że chcę stąd wyjechać, po czym tak się wkurzył, że miałem ochotę uciec z tego miejsca jak najszybciej. Złapał mnie przeraźliwie mocno za rękę i uderzył prosto w twarz. No, coraz gorzej się robi. 21 lipca 2019. Rozpłakałam się w samotności, lecz ta samotność nie trwała zbyt długo. Na dworze słyszałam, jak wykrzykiwał moje imię, a gdy wychyliłam się, by go ujrzeć, zobaczyłam, co trzymał w dłoni. Był to topór, który miał na sobie wiele krwi. Szybko schowałam się w piwnicy i czekałam na rozwinięcie sytuacji, aż w końcu wszedł do domu i krzyczał, abym się pokazała. Ja natomiast siedziałam w ciemności, która mnie otaczała i czekałam, bo wiedziałam, że mnie znajdzie i wiedziałam, co mi zrobi. Oj. Shaderki tutaj tylko jeszcze bardziej mi... Nie, mogą mnie przestraszyć, tak mi się wydaje. Shadery to mógł być zły pomysł. No, będzie grubo. Coś tak czuję.
Na razie raz się pojawiła postać. Będzie na pewno jeszcze wiele razy. Jakiś dziwny korytarz. Tu zaraz musi być, nie? Gościu, nawet nie wiesz, jak mnie przestraszyłeś. To ciebie widziałem za oknem. Czego ty ode mnie chcesz? Wtargnąłeś do mojego domu. Jak bezpański pies i jeszcze pytasz, czego chcę? Chcę, abyś otrzymał nauczkę. Taką, jaką otrzymał twój przyjaciel. Co mu zrobiłeś? Mów! Twój przyjaciel jest w opuszczonej kopalni. On ci powie, co mu zrobiłem. Ano tak, jak mogłem zapomnieć? Przecież bez języka nic ci nie powie. Ty jesteś psychopatą! Przecież to jest domek letniskowy, każdy ma prawo tu przyjechać i spędzić noc. To nie jest domek letniskowy, twój przyjaciel tydzień temu wspinał się po górach w okolicy i znalazł ten dom, a dziś przyjechał tu wraz z tobą. Czyli ta gadka Artura o domku letniskowym to ściema? Widocznie chciał spędzić noc za darmo w samym środku lasu. Zaraz, czyli to o tobie w notatkach pisała Betty, więc to ty jesteś Henry. Jesteś zbyt ciekawski, ale masz rację. A ty, jeśli chcesz się jeszcze spotkać ze swoim przyjacielem, to śpiesz się i biegnij do opuszczonej kopalni. Dobra, to było... straszne, zresztą słyszeliście moją reakcję. No, a tutaj, tak jak myślałem, to jest ten Henry. Ten mąż. Więc... będzie tutaj coraz straszniej, mi się wydaje. Czemu tu jest tyle krwi, albo raczej... czyja ona jest? Czyli teraz tutaj, tak? Aha, czyli przeszedłem gdzieś pod ziemią, żeby wyjść w tej szopie. Gdzie jest kopalnia, proszę ja was? Oj. A więc tutaj Henry pochował Betty. Jeszcze raczył napisać moja ukochana. No właśnie. Mi się wydaje, że musimy iść tam. Powiem wam szczerze, to jest moja pierwsza mapka horror z Minecrafta. Oby Artur jeszcze się trzymał. No. Pierwsza mapka horror z tego Minecrafta tutaj w mojej karierze. Więc, znaczy w którą ja gram. Więc może być różnie, ale... tutaj się obawiam, co tutaj znajdę. Może być różnie, może być strasznie i w ogóle. Te ślady krwi nie oznaczają nic dobrego. No właśnie, a tamto coś tym bardziej nie oznacza tutaj nic dobrego, ale jest skrzynia. Żelazny kilof. Może zniszczyć iron barsy. Dobrze, że to wziąłem. Czyli takie rzeczy tutaj. Muszę przedostać się na drugą stronę. No, na szczęście tutaj jurajski Staś wszystko przewidział i od razu zebrał kilof. No to tutaj zaraz mi wyskoczy, nie? Wyskoczy. Musi. Artur, to nie miało tak wyglądać. Muszę stąd uciekać, ale obiecuję, że wrócę po ciebie. O, idzie. Aż tak ci się spieszy? Spokojnie, Henry. Może porozmawiajmy. Twój kolega też chciał porozmawiać, a widzisz, jak skończył. Spokojnie, zadzwonimy na policję i jakoś się to wyjaśni. Pójdziesz do psychologa i wszystko będzie dobrze. Myślisz, że pójście do psychologa usunie moją przeszłość mordercy? Już zawsze będę postrzegany jako morderca. Jako potwór. Każdy powinien otrzymać drugą szansę. Nawet ty. A co jeśli ja tego nie żałuję i nie będę żałował zabicia ciebie? Aha. Jakiś czas później. No to rozkręca się chyba dopiero. Posterunek policji, sala przesłuchań. Dzień dobry, Henry. Przyszedłem przeprowadzić z tobą krótką rozmowę. Skąd wiedzieliście, gdzie przebywam? Znajomi dwóch turystów, których zabiłeś, zaniepokoili się i zadzwonili do nas, abyśmy sprawdzili okolice twojego domu. Ale pozwól, że to ja będę zadawał pytania. Więc czemu zamordowałeś swoją własną żonę? Nie radziłem sobie ze śmiercią moich rodziców. Po ich wypadku została mi tylko ona, a gdy chciała wyjechać, nie potrafiłem znieść myśli, że zostanę sam. Po wybuchu agresji zabiłem ją, ale żałowałem tego, dopóki nie zrozumiałem, że to nie ma sensu i od tamtej pory przestałem żyć przeszłością. W takim razie, co zrobili tobie ci dwaj turyści, których także zabiłeś?
przypomnieli o przeszłości, o której chciałem zapomnieć. Nie wchodziłem do mojego domu od śmierci Betty, a gdy jeden z nich do niego wszedł, musiałem dopuścić się tego czynu. Dobrze, więc zadam ci pytanie, Henry. Czy było warto? Tak. No i koniec chyba, tak? Noc w lesie by Lewy Gaming. Czyli koniec. No, króciutka mapka, ale troszkę się przestraszyłem, może w dwóch momentach, tam na początku i troszkę tam później, właśnie jak mnie tutaj ten potwór nawiedził za tym oknem, tu się trochę przestraszyłem. Jeszcze tutaj w tych korytarzach, w tej piwnicy, czy co to tutaj, czy co to tutaj jest, a w ogóle co to jest? No właśnie, nie wiem. Tutaj, gdzie on? Aha, tu się pojawił. Pozdro od Burrito. Aha, dobra, jakiś tutaj easter egg. Tu się pojawił, tu się wystraszyłem na serio. Chociaż niby byłem przygotowany na to, ale jednak było całkiem strasznie. I co tutaj jest? Tutaj są te jaskinie, tak? Tam będzie komisariat? Nie, nie ma komisariatu. Tutaj te jaskinie. No i dobra. Tutaj się pojawił nasz skredek. Tutaj może coś będzie. No, niby coś jest. Ale dobra, nie wiem skąd to. Więc mam nadzieję, że mapka wam się spodobała, jak i sam odcineczek też. Oczywiście, jeśli chcecie pobrać tą mapkę, no to link do niej jest w opisie. Pobrana została z minecraftmapy.pl. No i jak będziecie uważać, że Lewy Gaming tutaj zasługuje na diamenta, no to mu oczywiście zostawcie, bo mi się wydaje, że fajna mapka, może trochę krótka, ale naprawdę w dwóch momentach była trochę straszna, więc... No a jak sam odcinek się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a ja już wam dłużej czasu nie zabieram. Trzymajcie się i cześć!